Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Agrokultura w trasie. Jesteśmy dzisiaj w miejscowości niedaleko Sławy, a kogo odwiedziliśmy, zobaczcie sami. Cześć Daria, bardzo miło, że udało nam się spotkać. No mi też również bardzo miło gościć się tutaj na naszym gospodarstwie. Tutaj też mam nadzieję, że jakoś tutaj przybliżymy, jak to tutaj u nas po prostu wygląda. Ja mam taką nadzieję. Powiedz mi proszę na początek, jak to faktycznie wyszło, że ty jesteś tą rolniczką, prowadzisz to gospodarstwo, jak ta twoja przygoda się rozpoczęła? Wiesz co, ja z rolnictwem jestem tak naprawdę związana całe życie, tak? Bo tutaj od dziecka człowiek się przewijał, pracował i przy łopacie, i przy petkusie. Ale no dopiero takiego rozpędu ta moja praca nabrała, gdy właśnie poznałam mojego męża. Bo to tak naprawdę on uwierzył w to, że kobieta może być naprawdę doskonałym rolnikiem i może przede wszystkim doskonale operować maszyny. I też tutaj głównie zasługa mojego męża, że robię to, co robię w takim stopniu po prostu, tak? Bo za dziecka no to po prostu no, nie miało takiego po prostu silnego odbicia, tak? A tutaj warto podkreślić, że robisz tak naprawdę wszystko. No może nie wszystko, ale bardzo dużo takich prac, których tak naprawdę w większości wydaje się, że robią tylko mężczyźni. No jest to fakt, tak? Ja zawsze mówię, że tutaj jestem znana jako Donatowa. Także tutaj po moim tacie mam taki bardzo silny zapał po prostu do tego rolnictwa i no uwielbiam po prostu to, co robię, tak? I tutaj tata też w pewnym momencie jako rolnik no starej daty, że tak powiem, też zawsze wolałby jako ojciec, żeby właśnie ta córka była w domu, zajmowała się domem. No po prostu rolnictwo nie jest łatwe, tak? To trzeba naprawdę dużo wysiłku i też przy tym nerwów i na pewno po prostu wolałby, bym zajęła się tą strefą domową, ale po prostu z biegiem czasu sam zauważył, że to jest naprawdę, sam zauważył to, jak mnie to cieszy, to gospodarstwo i to, co robię. No i też zajmujemy się wszyscy w trzech tym i się w tym uzupełniamy i to jest taki nasz duży atut, że tak powiem, w tej chwili. Po prostu się uzupełniacie w tych pracach, ten robi to i ty razem z nimi tutaj współpracujesz. I myślę, że fajnym elementem pokazać, jako ty kobieta, jesteś kobietą na gospodarstwie, jest ta piękna maszyna z tyłu za nami i mam nadzieję, że nam trochę o niej opowiesz, jak to wyszło, że ona jest w takim fajnym kolorze. No tak, nie da się ukryć, że tak powiem, moi mężczyźni mnie docenili, że tak powiem. Tutaj też w sumie został dedykowany mi ten ciągnik Deutsch. Do Deutscha właśnie został pomalowany mój, że tak jak my to się śmiemy, mój furszrocik. No i też zyskał taki kolor, bo tutaj wiecie, tu nie chodzi tylko o kolor. Tutaj chodzi o to, że to jest też taki symbol tego, że kobiety po prostu istnieją w rolnictwie, istnieją w gospodarstwach i przyjmują coraz większe i ważniejsze funkcje tak naprawdę. I też no, to tak jak mówię, to jest taki symbol, tak? Czyli masz swój rozrzutnik w kolorze fioletowym, którym wozisz obornik od zwierząt, których wcześniej w gospodarstwie nie było. Tak, bo bydło tak naprawdę mamy dopiero od 2015 roku. Ja tutaj bardzo mocno dążyłam do tego, by to bydło po prostu na to gospodarstwo wprowadzić, bo prędzej tutaj zajmowaliśmy się tylko produkcją roślinną tak naprawdę. Jedynie tata gdzieś tam prędzej miał właśnie owce, świnki, nie? Ale to jak po prostu za dzieciaczka, gdzie tam wiadomo, człowiek był dużo, dużo młodszy. No i to bydło po prostu zaczęliśmy tam od kilku sztuk, a w tej chwili jest już tego po prostu znacznie, znacznie więcej. I tutaj może warto też powiedzieć, że macie bydło rasy mięsnej. Tak, dokładnie, właśnie jest to bydło rasy Limuzę, ale tu może się przyjdziemy, zobaczymy jak to wygląda. Czyli mówisz, że to jest to twoje piękne stado. Tak, tutaj mamy akurat największą oborę. Mam tutaj podzielone kilka stref, z przodu mam również porodówkę, bo tak naprawdę zaczęliśmy od bydła opasowego i później troszkę przebranżowiliśmy się właśnie w mamki i w tej chwili tutaj mamy nasze dziewczyny, że tak powiem. Tutaj mamy właśnie naszego influencera, jak my to się śmiejemy, naszego byka Bobka, dumę naszego gospodarstwa. O, tutaj jest mój pieszczoch. Dużo czasu ci zajęło, żeby się z nim wejść w taką relację, że on ci tak cię słucha i bez problemu z nim obcujesz? Powiem ci tak naprawdę, Bobek nie jest pierwszym bykiem, z którym ja tam załapałam jakikolwiek kontakt, ale nie da się ukryć, ja nie spodziewałam się, że można rzeczywiście tak silną więź nawiązać z tak potężnym zwierzęciem tak naprawdę. Bobek też mało osób wie, my Bobka nie mamy od cielęcia tak naprawdę, my go zakupiliśmy już jako rozpłodnika, który prędzej był na trzech innych gospodarstwach.
I on przychodząc do nas na gospodarstwo, no był takim dzikusem tak naprawdę, ale tak z biegiem czasu ja też po prostu dużo rozmawiam, też miał wpływ na to, że my codziennie rozcielamy tym naszym zwierzętom, chodzimy pomiędzy tymi naszymi zwierzętami i też jakoś no, nawiązała się ta więź między nami. Pierw tutaj było troszkę do śmiechu, nie? Ale no rzeczywiście Bobek bardzo dobrze reaguje na mój głos i to jest po prostu wyczuwalne w stadzie i tak się dogadujemy tutaj. Nie? Ale cały czas trzeba pamiętać, że to jest jednak nadal potężne zwierzę. Tak. I wiele osób sobie nie zdaje z tego sprawy, po prostu jak dodaje jakieś relacje, to widać, że on jest taki kochany misiu patysiu, ale on taki nie jest zawsze tak naprawdę. Często też tutaj jest to w dalszym ciągu byk. Tutaj też burza hormonów, gdy po prostu przyjdzie, to potrafi nam tutaj podrzucić niejednego cielaka w powietrze albo nawet krowę. I tylko w tym momencie działa mój głos i czasami ja muszę po prostu do niego podejść i że tak powiem z nim porozmawiać na osobności, żeby odpuścił tak naprawdę. I ciebie słucha. Tak, i mnie słucha i po prostu zazwyczaj jak coś się dzieje, to chłopaki od razu wołają mnie, bo oni no to są no przy nim, no to bezskutecznie, że tak powiem. Także tutaj naprawdę to jest fajne, że on się tak słucha, nie? A czy z cielętami od mamek sprzedajecie dalej, czy zostawiacie wszystko u siebie tutaj na gospodarstwie? Wiesz co, to jest właśnie różnie, bo to tak naprawdę zależy od cen, od sezonu, od miejsca, bo my tutaj tak naprawdę wszystko rozbudowujemy cały czas, bo u nas nigdy nie było budynku, wszystko musieliśmy postawić i wiadomo, jak chcemy nawet powiększyć stado ze swoich po prostu sztuk, to musimy najpierw zrobić zaplecze, żeby po prostu mieć miejsce na te bydełko, bo pasza akurat u nas nie brakuje. Ale tutaj u nas w tej kwestii. No i teraz pasza masz przy okazji, możesz robić swoim pięknym sprzętem, który dostałaś w prezencie od męża. Tak. Tutaj też jest nasz słynny Thermomix, także ja zawsze śmieję, że chciałam Thermomix, żeby usprawnić prace kuchenne, ale mój mąż stwierdził, że przyda mi się bardziej taki Thermomix gospodarczy i teraz po prostu jest przechrzczony. Także mam swój duży Thermomix i robię jedzenie właśnie bydełku. No powiedz mi, jak to jest z tym oswajaniem tych zwierząt, bo często ludzie zarzucają, zwłaszcza oglądając w internecie tutaj te wszystkie relacje, że oswaja się zwierzęta i później oddaje się jej tak i tak na ubój. No i właśnie to jest coś, o czym, z czego ludzie nie zdają sobie sprawy, bo ja właśnie oswajając te zwierzęta po prostu wpływam na to, że my pracując z nimi jesteśmy bezpieczni, bo po prostu my codziennie do nich wchodzimy, codziennie rozcielamy, cały czas mamy z nimi styczność i też te zwierzęta po prostu znacznie lepiej się czują, wiedzą, że my nie jesteśmy do nich zagrożeniem, że są przy nas bezpieczne, tak? I też tutaj warto na to zwrócić uwagę, że u nas żadne zwierzę tak naprawdę nie jest sztuką, tak? I też to w pewien sposób wpływa na to, że w stadzie te zwierzęta są też spokojne i też tak ze sobą nie walczą, tak? A tutaj właśnie mamy naszą stajnię. Tutaj właśnie są zwierzęta, dzięki którym tak naprawdę zawdzięczam to, że jestem z moim mężem. Cześć Kamil! No ale w sumie zawdzięczę, że jesteście razem, bo dlaczego? Bo tak naprawdę Kamil miał praktyki na stadninie, na której ja uczęszczałam, na której właśnie stacjonował wtedy mój koń, którego Kamil gdzieś tam właśnie trenował. Tak, ja miałem praktyki jako ze szkoły z technikum. No tak. I jakoś tak było, że sezon letni tam się poznaliśmy i... No. I tak już zostało. I tak zostało do dziś, dokładnie. Dobrze kochani, to żeby więcej czasu wam nie zabierać, powiedzcie na koniec, czego wam życzyć? No na pewno tego, żebyśmy dalej się tak wspierali wszyscy tutaj na gospodarstwie. Dalszego rozwoju, żebyśmy dalej się rozwijali. No i żeby przede wszystkim cieszyło nas to cały czas tak jak dotychczas, tak? Dobrze, w takim razie tego wam właśnie życzę. Dzięki wielkie za spotkanie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I to by było na tyle. Subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia w kolejnym odcinku.